Cześć, z tej strony ja witam wszystkich w kolejnym odcinku opowieści i bite w tle z Battlefield Gothic Armada. Oczywiście jest to uniwersum Warhammera 40 tysięcy. No i nikt nie napisał, o czym by chciał, żebym opowiadał, więc sam sobie wybrałem, że może troszkę opowiem wam o Space Marinach, czyli tych wybrańcach ludzkości. Tak jak mówię, ciężko ich do czegoś porównać, to są genetycznie modyfikowani ludzie, którzy przechodzą tam całą masę rytuałów, szczepów, zmian DNA. No ogólnie robi się z nich takich terminatorów, potem dostają jedne z najpotężniejszych zbroi szturmowych, dostają najlepszą broń, mają dostęp oczywiście do wszystkiego, co najlepsze w grze. No i ponoć kolejna tutaj frakcja to będą właśnie Space Marini. Ich okręty oczywiście nie należą do licznych, bo zakonów jest, nie pamiętam, czy tysiąc, czy kilka tysięcy i ciągle tam powstają nowe, jedne są niszczone. No w skali galaktyki to jest tam jakaś niezauważalna kropelka, więc fajnie będzie ich zobaczyć w akcji. Ogólnie w tym uniwersum są oczywiście najbardziej znani. Jest to, jeśli chodzi o grę figurkową, najpopularniejsza nacja. No i oni się w ogóle dzielą na całą masę tych właśnie różnych zakonów. Każdy zakon ma tam swoje doktryny i każdy ma trochę inny styl walki. Można też sobie nawet było w pewnej edycji tworzyć własne zakony i dawać im różne tam umiejętności. No, mój kolega jest mega fanem tego uniwersum, więc tam jak do niego wpadam czasem i mówię, żeby trochę poopowiadał, to można wyjść za miesiąc i jeszcze będzie opowiadał, więc nasłuchałem się tego sporo, sam też również naczytałem w swoim czasie dosyć dużo. Dlatego może tak od początku. Ogólnie, żeby zostać Space Marinem, najczęściej są oni rekrutowani na jakiejś planecie. To jest tak zwana planeta zakonu. Tylko nie, są też oczywiście zakony, które rekrutują nie na planetach, tylko nie na jednej planecie, tylko na różnych. Ale to jest mniejszość. Większość ma jakiś tam swój pałac, do którego tam sobie wszyscy ci wybrańcy są zabierani, jak przejdą próby. Cała masa prób, jest bardzo trudno dostać się i zostać Space Marinem. Różne są tutaj kryteria przyjmowania, często są to jakieś masakryczne próby, które trzeba przejść. Później następują właśnie różnego rodzaju szczepy i oczywiście część również kandydatów tego nie przeżywa. Ci, co przeżyją, dostają pierwsze swoje zbroje i służą jako zwiadowcy w Space Marinach. Oni jeszcze nie są do końca Space Marinami, ale już są właśnie kandydatami na Space Marinów. Jeśli w tych oddziałach zwiadowczych przeżyją wystarczająco długo i najczęściej zginie jakiś brat, to właśnie oni zajmują jego miejsce, bo z zabitych zabiera się genoziarno, tak to się nazywa. Jest, każdy tam oddział ma swojego apotekary, czyli tam sanitariusza, on pobiera te genoziarno, żeby nie zniknęło. Oczywiście każdy zakon ma też jego zapasy, z tym też różnie bywa, część się kończy, część nie. I właśnie taki kandydat później dostaje te genoziarno, mutuje, no i staje się takim 2,5-metrowym gigantem, który ma tam dwa serca, układ odpornościowy, który zapewnia mu na tam 99% odporność na choroby. Może jeść też takie jedzenie, którego nie powinien jeść i nic mu nie będzie. Może oddychać też w jakiejś zatrutej atmosferze i tak dalej. Może nawet dostać w bebechy tam amunicją, organizm, jeśli go to nie zabije, to przetrawi i wydali, nie ma żadnego problemu. I tutaj kolejna rzecz, oni również są pozbawiani części uczuć.
A tutaj jest takie zawołanie Space Marinów, że we shall no fear, czyli nie znamy strachu. No i większość, prawie wszyscy ludzie uważają, że oni właśnie są tak odważni, dzielni, że właśnie nigdy nie uciekają z pola bitwy, nigdy się nie wycofują, choćby nie wiadomo co się działo, jakie tam demony szły, to oni nigdy nie uciekają. Ale dzieje się to dlatego właśnie, że nie znają pojęcia strachu, czyli no proste, jak się czegoś nie zna, no to ciężko to odczuwać. Oczywiście są skrajne wypadki, kiedy oni uciekają, jakieś niechlubne i tak dalej, ale to oczywiście dzieje się tylko i wyłącznie jak spotykają jakieś demony, dzieją się już niewyobrażalne rzeczy, więc wtedy nawet te pojęcie nieznane im strach zaczynają odczuwać. Tak samo jest bóg Nurgiel, chaosu, jeden z czterech głównych. I on jest bogiem chorób, to mimo, że Space Marini są odporni praktycznie na wszystko, to jeśli się nimi zaopiekuje właśnie Nurgiel, to mutują, mają jakieś tam deformacje choróbska, wyglądają nieciekawie, jak po prostu z horrorów, no i stają się właśnie Space Marinesami chaosu. Czyli zdrajcami. To jest, oni są po prostu uważani za coś niewybaczalnego dla zwykłych Space Marinów. Jak tylko ich widzą, to po prostu wpadają w straszny gniew, że w ogóle można było zdradzić Imperatora i przejść na stronę chaosu. To jest no po prostu coś niewybaczalnego i zawsze Space Marini strasznie chcą wszystkich Space Marinów chaosu wytłuc, jak tylko się da szybko, i nie odpuszczają tutaj żadnej walki. No cóż, tak to wygląda. Tutaj są takie różne animozje, herezje. Pokażę wam tutaj jeszcze, jak wygląda ogólnie tutaj misja, bo to jest kampania. Wybiera się rzecz jasna. A tutaj mamy dwie możliwości rozstawienia i zaatakowania jakiegoś systemu. Ja tutaj wam pokażę to, co chciałem, czyli okręty. Są różne klasy, od najmniejszych. Później mamy, zobaczcie, tu są ulepszenia, można ulepszać silniki, generatory, pokład. Później ten kadłub i bronie. No i to wszystko coś daje, czy to do zasięgu, czy wzmocnienia, czy jakieś inne cudawianki. Jest tego naprawdę dużo. Tutaj mamy, ile mamy wież, ile mamy pancerza. No cała masa zabawek. Później oczywiście są skille, które też się ulepsza. Są załoganci, którzy też dają różne rzeczy. Można te okręty naprawdę skonfigurować bardzo konkretnie. No i to jest naprawdę super. Bardzo fajnie to zostało zrobione. Więc no wszyscy fani tego uniwersum powinni być tutaj naprawdę zadowoleni z wykonania tego i z no, takich szczególi, detali, które są naprawdę miłe. A no cóż, zawsze to cieszy oko. Później są coraz większe okręty, ale to będę wiedział dopiero za jakiś czas. Na razie nawet nie nagrywam, tylko gram sobie różnymi nacjami, żeby zobaczyć co i jak w takiego skirmisza. No i też jest bardzo miło i przyjemnie. Dobra, no zaraz tutaj wam skończę ten pokaz. Jeszcze jedną misję myślę, że odpalę i poopowiadam jeszcze o Space Marinach. O nich można bardzo długo opowiadać i różne rzeczy, o każdym zakonie można mówić naprawdę długo. Tych takich głównych jest ze 20 i one mają książki poświęcone im, masę historii swoich bohaterów, masę walki właśnie w różnych misjach ciekawych. Tych opowieści, bitew, wszystkiego jest naprawdę cała masa, to jest olbrzymie uniwersum. Tak jak mówię, chyba kilkaset książek teraz, więc jedne z większych, porównywalne z Forgottenem, coś takiego. No i cały czas, co miesiąc jakaś książka wychodzi, więc to się, te Black Libary to się nazywa, to się cały czas powiększa. No i jest co robić, jest co czytać. Oczywiście tutaj no to jest, ta gra jest tylko po angielsku, nie ma tłumaczenia na polski, więc każdy musi się trochę wysilić i sobie poprzypominać ewentualnie coś, albo na translator sobie wrzucić i będzie wiedział co i jak. Tutaj jak widzicie skille, to są dobre dosyć,
ulepszają osłony albo szybszą regenerację im dają, więc całkiem ciekawe zabawki to sobie weźmę. I załogant, żeby lepsze abordaże robić, też się przyda. Tak jak widzicie, trochę tych okrętów jest, a będzie jeszcze więcej, bo to największe klasy też są naprawdę konkretne. No i chwilę się nimi lata, chwilę się strzela, zanim się go strąci. Oczywiście później bronie też są coraz większe i przeciwnicy coraz więksi, więc wszystko rośnie. A tutaj skala jest naprawdę duża, bo tak jak mówiłem ostatnio, tutaj okręty wielkości księżycy są. Więc naprawdę wygląda to masakrycznie. Tam giną miliony ludzi po prostu w takich walkach, a w tych największych bitwach to może nawet i miliardy, więc no skala niewyobrażalna po prostu. A i tak wydaje mi się, że przy tym, co kiedyś się będzie działo, jak ludzkość ruszy kiedyś gwiazdy, to będzie mały prysz, taki Warhammer. To nas będą wtedy jakieś triliony, jak zaczniemy to wszystko podbijać, bo to będzie szło w tempie lawinowym, jak mniemam. Ale to już na osobny film, osobny rozdział o przyszłości ludzkości, to może być też ciekawa seria. Bo też tej fantastyki się science fiction czytałem sporo. Więc mogę też coś tam poopowiadać, jakbyście chcieli, na przykład przy X-Comie albo przy czymś innym. Też myślę, żeby było dosyć fajnie czegoś takiego nawet posłuchać. Nie ma czegoś takiego na internecie, przynajmniej ja nie znalazłem, więc a nuż się to spodoba komuś, kto to wie. Dobra, lecimy następną misją. Mamy tutaj, to jest zazwyczaj taka misja zawsze, która jest na dzień dobry, a potem sobie wybieramy jeden z systemów i tam coś bronimy, bo wszystkiego bronić nie możemy. No i taka od zabawa. A wracając do naszych Space Marinów, to tutaj mamy wiele takich, porozmawiam może nie o flocie bardziej teraz, no bo flotę to oni mają oczywiście barki Space Marinów, one są bardzo potężnie uzbrojone, powinny być takie w sam raz do przełamania, coś takiego mega ciężkie okręty. No jak będą, to zobaczymy, bo ich też trochę jest. Tak jak mówię, ich nie ma zbyt dużo, bo one nie mają kogo przewozić, jak tam każdy zakon ma, no pomijając kilka tysiąc, w teraźniejszości ma tysiąc Space Marinów, no i nie wszyscy są zawsze w jednym okręcie, więc no, oni są zazwyczaj jako gdzieś tam wsparcie i tyle. Kiedyś właśnie za czasów Horusa, tej największej herezji, no to zakony liczyły po kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset tysięcy Space Marinów, no wtedy ich było tak dużo, że właśnie prawie doprowadziła ich zdrada do upadku Imperium, bo mieli po prostu za dużo tego wszystkiego. A tutaj w tle mamy bronić właśnie takiego kolosa, fajnie to wygląda. No proszę. No i cóż, dysponują oni na przykład takimi fajnymi zabawkami jak Dreadnought. To jest taki wielki robot kroczący i nim steruje brat, który został śmiertelnie ranny. Wtedy jego tam ciało umieszcza się właśnie w tym Dreadnoughtcie, łączy z nim i on już na zawsze będzie właśnie takim wojownikiem metalowym. Dostaje taką w cudzysłowie metalową protezę jako ciało. No i się w niej bawi. Wygląda to bardzo efektywnie. Ogólnie taki dreadnocik jest bardzo konkretnym wsparciem. Można go uzbroić, czy to w miotacze ognia, czy wyrzutnie rakiet, czy w działka laserowe, szybkostrzelne. No tam pełne spektrum tych broni jest i wygląda to naprawdę konkretnie, więc jest fajnym wsparciem dla zakonu. Jeżdżą sobie chłopaki w wozach bojowych typu Rhino. Dosyć szybkie, tam opancerzone powiedzmy w miarę, tylko żeby tam dowieść i heja. Mają też Landridery, to są konkretniejsze, jeden z najpotężniejszych transporterów bojowych, potężnie też uzbrojone do walki z piechotą głównie. No i są wspierane oczywiście przez czołgi typu Predator na przykład. Też wyposażone tam w podwójne działa laserowe, sprzężone i tak dalej. Całkiem niezłe zabawki. Jeżdżą, latają właściwie też na landspeederach. To są takie szybkie pojazdy, które korzystają z antygrawitacji. No i unoszą się lekko nad ziemią. Bardzo szybkie, głównie do zwiadu.
też tam mogą coś porozwalać, bo uzbrojone są również niekiedy nawet dosyć ciężko. Różnego rodzaju lasery, działka, karabiny, tego typu rzeczy. Więc no, spektrum naprawdę konkretne uzbrojenia. A uzbrojenie główne to zazwyczaj jest bolter, czyli taki podstawowy karabin, który co ciekawe tam na przykład może z niego strzelać tylko dany marin, bo karabin rozpoznaje DNA. Przy każdym wystrzelonym pocisku jest pobierane z palca DNA właściciela. No i każdy pocisk jest oznaczony, jak sobie potem sprawdzają w ofiarach, to wiedzą, kto kogo trafił i co zrobił komu. Więc no, tam jest masę takich smaczków, bajerów, tam hełmy również wyświetlają różne ostrzeżenia, tego typu rzeczy, że na przykład leci granat i inne takie bardzo fajne klimatyczne sprawy. Oczywiście no to było przemyślane jakiś czas temu, to uniwersum powstało, więc jak na dzisiejsze czasy część rozwiązań może być komicznych, bo tutaj oni oczywiście są również uzbrojeni w jakieś miecze łańcuchowe, które sobie kroją, jak wiecie, jak to jest na filmach, ktoś sobie odpala piłę łańcuchową, no to ma taki miecz łańcuchowy, w nadgarstku włącza i mieczy kroi, więc no... naprawdę wyborna sprawa do walki bezpośredniej. I co jest najciekawsze, do tej walki bezpośredniej naprawdę dochodzi w tych uniwersach i tam się wręcz wyżynają, trzeba to powiedzieć, bo to nie jest normalna walka, to jest wyżynka jak w jakiejś kurczę ubojni mięsa, więc jest naprawdę no strasznie to wygląda, jest strasznie opisane, tam nie ma żadnej litości, zmiłuj się, tam jest krojenie wszystkiego na kawałki i no, szał po prostu, inaczej tego opisać nie można. To nie są książki dla dzieci, bo naprawdę mogą mieć ciężkie przeżycia po przeczytaniu niektórych fragmentów. No cóż, tak to wygląda. Co tam jeszcze z ciekawych takich broni? Power Swordy, coś takiego też mają, czyli broń, która ma no, coś ala... O, tak z innego uniwersum chyba najbliżej miecz świetny, tylko że to oczywiście nie jest do końca miecz świetny, ale też tam na zasadzie jakiejś energii. Oczywiście wygląda bardziej stylizowany, jest bardziej właśnie gotycko, jak takie stare miecze z średniowiecza. I on przecina wszystkie zbroje, tego typu rzeczy, tnie jak masło, więc jest dobry w walce wręcz. No i są też, to są nieliczne jednostki, najcięższe z możliwych, terminatorzy się nazywają. Zbroje terminatorów to są takie właśnie potężne, mega rzadkie, to już jest elita elit, tam są po prostu najlepsi bracia, no to jest zaszczyt posiadać broję terminatorską. Ona chroni prawie przed wszystkim, co jest w uniwersum. Oczywiście w praktyce no, ci bracia również tam giną, ale no, trudno ich wyciąć. Zazwyczaj jak to się dzieje, to przeciwnik płaci odpowiednią daninę w krwi i to naprawdę wysoką, żeby coś takiego dokonać. Ogólnie jak gdzieś wpada jakaś kompania Space Marinów, no to mogą opanować spokojnie sobie planetę. To jest oczywiście mało realne, no bo planety są olbrzymie, mieszkają na nich miliardy ludzi, istot, a tutaj wpada setka gości. No, ale oni są najczęściej na tyle dobrze wyposażeni i tą planetę może i by podbijali tam setki lat, ale by podbili. Po prostu nikt nie będzie za bardzo w stanie z nimi wygrać walki, więc wystarczy, że tam powiedzmy utną głowę, czy jakieś tam... zniszczą ośrodki dowodzenia i tak dalej i będzie pozamiatane. No ogólnie ich się wysyła jako wsparcie do misji specjalnych, no tak jak mówię, coś jak komandosi w dzisiejszych czasach, no ale niemniej bardzo efektowne to jest wszystko. No, najbardziej spektakularne są właśnie ich walki z Chaosem, ewentualnie z innymi obcymi typu Eldarzy, Nekroni. O Nekronach jest bardzo mało, a to jest najstarsza znana chyba nacja kosmitów. Oni są coś ala stylizowani na szkielety, czyli na nekromatów, tego typu rzeczy, no bo oni tam podnoszą.
oczywiście, no powiedzmy, że to są takie trupy w przyszłości, oczywiście nie ma tam żadnych wampirów i czegoś takiego. Oni są dosyć podobni do tych Borg, to tak chyba mieli w Star Treku? Nie jestem teraz pewien, nie pamiętam, dawno to oglądałem strasznie, ale też była taka nacja, że oni tam przerabiali ludzi na tych, chociaż też nie do końca. Ach. Oni mają dużo dziwnych takich jednostek, takich mówię, trochę trupich, takich, które się tam podnoszą. No technologie mają ogólnie najbardziej rozwinięte chyba ze wszystkich, na pewno, nie chyba. Więc no ich jest bardzo mało też, bo oni gdzieś tam jakiś są pousypiani na jakichś tam planetach, jakichś tam grobowcach, innych cudach, jak ktoś ich obudzi w nerwi, to wychodzą i robią czystki. Tak, tak to mniej więcej wygląda, więc tutaj walki Space Marinów z nimi również są epickie, no bo to tak jak mówię, konkretny przeciwnik, który naprawdę sporo potrafi. Największe, ale i tak największe wyzwania to oczywiście zawsze jest chaos, zawsze to demony, bo jak atakuje chaos, to najczęściej pojawiają się demony, najczęściej jest okultyści, sporo ludzi przechodzi na złą stronę, pojawiają się kosmiczni właśnie marynsi chaosu, więc robi się naprawdę straszny bigos, pasożteta, do tego jakieś wielkie demony jeszcze przychodzą, więc jest masakra. No tutaj właśnie uciekliśmy w Osnowę i ja również uciekam. Dajcie w komentarzu znać, jeśli chcielibyście jakieś konkretne opowieści o jakiejś nacji, albo no najlepiej było o jakiejś nacji, ewentualnie jakichś typach uzbrojenia. To tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.